Już? Czy transmisja już leci? Już, tak. Wznawiam obrady po konsultacjach z panem mecenasem. Wniosek w sprawie odwołania przewodniczącego i wniosek w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego przenosimy na punkt 6, 7. Po tych punktach 8, 9, to jest 8 punkt, będzie powołanie nowego przewodniczącego. Punkt 9, powołanie nowego wiceprzewodniczącego. 2 będzie przyjęcie protokołów sesji Rady Gminy, 3 wolne wnioski, zapytania. Sprawozdanie z działalności. Tutaj jeszcze jest, chciałbym dopowiedzieć, pani Skops bardzo prosiła, aby to sprawozdanie było jak najwcześniej, bo ma pracownicę, która ma chore dzieci i wielką prośbę, aby to jak najwcześniej je tu zawołać na to sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. No i tu już później mamy uchwała w sprawie, to idą punkty. 10 jest uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 11 i kolejnością o jeden przesuną się wszystkie punkty. Także przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia porządku uchwał obrad. Można by było wyświetlić, żebyśmy zobaczyli, jak to jest. A, no, dobrze, no to proszę tam przygotować i zaraz. Czyli, proszę Państwa, rozumiem, że wniosek przenieśliśmy na uchwałę, tak? Tak. No bo jest to wniosek. Ja to czytam, pan Czarnecki, który się podpisał, napisał, że projekt załączniki, projekt uchwały. Nowy, projekt nowy porządek. Nowy porządek. Panie Przewodniczący, może Milo. Dobrze, już tu powiem. Może zróbmy 3 minutki przerwy. Panie kierownik, jako punkt jeszcze drugi. Tak, byśmy to zrobili. No tak, byśmy... Jeszcze panie mecenasie, te wnioski zapytam. Przesuniemy na trójkę i trójkę na 6-7. Czyli tak, te wnioski o przejmowanie punkt powołania 8-9. Artykuł 20 punkt 6. Mamy, że klub radnych może na co najmniej 7 dni złożyć jeden projekt uchwały do porządku obrad i to jest obligatoryjne. W tym wypadku mamy to cztery uchwały wychodzi, tak? Jak to się ma do przyjęcia protokołu i sprawozdanie z działalności. Uspokójcie się, co wy robicie? No ale tak jest. No. W ustawie a w statucie jest panie Sławek, że jak jest przewodniczący na sesji, wiceprzewodniczący nie może prowadzić rady, obrad rady. I prowadził pan, a przewodniczący był. I to przed niedawno czytał nam pismo. W statucie jest, że protokoły komisji rewizyjnej czyta się na następnej sesji, a przewodniczący nie robi tego. Panie Marku, pytałem pana mecenasa, teraz też. Proszę państwa, ten przepis, o którym mówił pan wiceprzewodniczący, mówi, że jest zobowiązany prowadzić ten punkt, ale nie ma zakazu prowadzenia. Ale ponieważ te wnioski są logicznie ze sobą powiązane, więc nie można tak, już będzie to. Bez sensu. Ale tak to ma być. Tak, jak w statucie, panie Sławku, mówimy, to najpierw wy przestrzegacie sobie. A my radni na końcu, żeby powinniście pilnować swojego statutu. Zapis jest jaki jest, ale... Panie Marku. A co do prawnika w Radomiu, to jeszcze sobie porozmawiamy, bo chcę państwu powiedzieć tak, że wojewoda zatwierdził ten statut, pani Marzena, nie prawnicy wojewody? No i o co chodzi, panie Sławku? A teraz prawnik wojewody mówi, że jest źle? Pojedziemy do prawnika, pojedziemy do Warszawy. Wyjaśnijmy wreszcie tą białość tutaj. Panie Marku, pan Madecki stracił cierpliwość. Panie Marku, nie było zbliżymy. No, stracił pan Madecki cierpliwość. Panie Szczęsny, pan nie wie, mam taką furę papierów. Pojedziemy, wyjaśnimy, zobaczymy. Proszę się zachowywać. Panie Marku. Ja się zachowuję, pan niech się zachowuje, bo pan się cały czas broni przed czym? Przed tym, że pan nie umie być przewodniczący? Co pan robi na teraz? Co pan dla mieszkańców zrobi? Dla żony? Może dla pana. A pan to jest po prostu... No co? Co ja mam powiedzieć? No. Po prostu trudniem osiedlowym... O, widzisz pan! No wreszcie pan mówi, że sprawy z panu nie myślcie. Uspokójcie się. Proszę o spokój. Panie przewodniczący, naprawdę to co pan... Nie trzymajmy się, gdzie mamy sprawę zawodową. Absolutnie. Panie radny! Bardzo proszę. Od samego początku głoszę rękę, nie udzielam mi pan głosu. Siedzę, czekam na swój głos. Ale nie ma sprawy, będzie pan miał głos. Że przewodniczący w ten sposób reaguje. Także bardzo proszę pana.
tu nie ma już żadnej białości. Proszę tutaj radnemu z tej strony powiedzieć, zwrócić uwagę. Podjąłem ten temat, żeby jak będzie, bo jest teraz będzie wyświetlany porządek, tak jak ma być. Żeby nie okazało się, że będzie poprawiony i będzie coś tam do bo pan radny będzie tłumaczył, że ja pieniądze dla żony, no skąd, że nie ma żony, bo wygromadził. No jak i jeszcze dla dzieci z tym. Ale po co te komentarze? Tak. No ja muszę też się wypowiedzieć. Panie przewodniczący, ja mówię panu o statucie i o Białorusi. Pan mi mówi o mnie. To są prywatne rzeczy. Pamięta pan, co panu tłumaczyłem? I bardzo dobrze. Pamięta pan, co panu tłumaczyłem? Już się pan w pierwszym zgadzał. Możemy wrócić do podziału. Jeśli pan nie miejsce na tego